Witam. Kilka słów na temat negocjacji ceny nieruchomości. Wydaje się to być oczywistym, że przy zakupie mieszkania na przykład zawsze liczymy na to, że uda nam się wynegocjować jak najlepszą cenę. I to zarówno po stronie osoby, która sprzedaje, jak i tej, która kupuje. Negocjacje jest, jeżeli te negocjacje są na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych, zawsze uważam, że dobrze jest, jeżeli prowadzimy je na początku przynajmniej, jeżeli ta rozbieżność jest duża, jeżeli prowadzimy to albo przez telefon, albo przy pomocy jakiejś osoby pośrodku, czyli na przykład pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jeżeli już cenowo strony zbliżą się i do tego porozumienia wydaje się, że brakuje już niewiele, rzędu tam kilku tysięcy złotych, wówczas warto spotkać się i już jakby te rozmowy zamknąć podczas osobistego spotkania. Na ogół jest tak, że te ceny nieruchomości ofertowe w większości przypadków są tak średnio o te 5% wyższe od cen transakcyjnych i mniej więcej tyle w większości przypadków udaje się wynegocjować kupującemu. Mówię tu o obniżce ceny sprzedaży. Oczywiście na cenę nieruchomości ma wpływ, już ja nie będę tutaj mówiła o lokalizacji, bo jakby na to się strony jakby od razu muszą decydować, chcąc oglądać nieruchomość, tak? Wiedzą, gdzie ona się znajduje. Natomiast największy wpływ ma kilka elementów. Przede wszystkim to jest oczywiście stan nieruchomości. Większość jednak już na tym etapie ceny ofertowej ten stan nieruchomości jest wkalkulowany w wysokość ceny ofertowej sprzedaży. Ale nie zawsze, ja uważam, że o cenie zawsze należy rozmawiać i być może argument na temat stanu jest najmocniejszym argumentem, jeżeli chodzi o negocjacje. Kolejnym elementem, który ma ogromny wpływ w naszych polskich realiach, to jest oczywiście balkon. Jest sporo mieszkań, które jednak tych balkonów nie mają i zwykle jak się obserwuje ceny na przykład w jednym budynku bardzo podobnych mieszkań, to te, które mają balkon, zwykle tą cenę ofertową mają o mniej więcej nawet 9% wyższą. Choć pojawiają się pralkosuszarki i te balkony już tak bardzo nie są potrzebne, a na balkonach palić papierosów już nie wolno. Więc ten balkon wydaje się być mniej ważnym. Ale w naszych realiach bardzo jest ważny na razie. Kolejnym elementem jest oczywiście miejsce postojowe, czy do lokalu przynależy, czy też nie, czy jest jakieś zamykane podwórze, na którym można postawić swoje auto. No to ma ogromne znaczenie. No chyba, że ktoś sprzedaje oddzielnie garaż, no to jakby bez dwóch zdań to nie ma wpływu na cenę mieszkania, bo za garaż płacimy oddzielnie. Duże znaczenie ma strona świata, czyli okna. Jeżeli mieszkanie jest jednostronne i ma wszystkie okna na północ, to takie mieszkanie zawsze jest dużo tańsze, jest mniej atrakcyjne, bo jest zwykle ciemnym mieszkaniem. A w Polsce no jednak tego światła, słońca nie mamy za dużo, klienci zwracają na stronę świata przywiązują do tego dużą uwagę. Kolejny element, który coraz częściej się pojawia, ponieważ zmienia się klimat, mamy coraz cieplejsze lata, to jest możliwość zamontowania albo już, czy mieszkanie posiada klimatyzację. Myślę, że w tej kwestii w ogóle musi się sporo zmienić tak ustawowo, ponieważ no jest gro budynków starych, które
No, póki co nie można na elewacjach tych budynków montować klimatyzacji, a jednak wymóg czasów powoduje, że większość z nas tą klimatyzację chciałoby mieć. Mieszkania, które mają balkony, czy też te balkony francuskie, kratki balkonowe, no to tam teoretycznie wspólnoty wydają zgody na montowanie jednostki na właśnie barierce balkonowej. To chyba takie najważniejsze elementy, które wpływają na cenę. A oczywiście kluczowym elementem są warunki transakcji, czyli szybkość, czy ktoś kupuje jednak na kredyt, czy też nie posiłkuje się kredytem i pieniądze są, realizacja całej sprzedaży jest w krótkim terminie. Choć są tacy klienci, którzy mówią, że i to jest pieniądz, i to jest pieniądz, a może ten pieniądz z banku jest nawet, ta transakcja przez bank jest bezpieczniejsza. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że ważne jest, na wpływ na cenę mają pomieszczenia, czy one są wszystkie oddzielne, myślę tu o kuchni. No był taki boom, gdzie wszyscy zachwycaliśmy się tymi aneksami kuchennymi. No teraz jednak odchodzi się od tych kuchni połączonych z pokojem dziennym i większość z nas chciałoby mieć oddzielną kuchnię, przez to też tych niezależnych pokoi, sypialni może być więcej. To tak tyle, jeżeli chodzi o te elementy, które mają duży wpływ na cenę. Zawsze zachęcam, by o cenie rozmawiać. Po to się strony spotykają, by móc dojść do porozumienia. Uważam, że zawsze należy próbować, najwyżej się nie uda. Życzę powodzenia w negocjacjach i życzę owocnych transakcji. Do zobaczenia.